Cześć. A dzisiaj zrobimy sobie test. Test taki ostateczny łańcuchów, których nie udało mi się przeciąć wcześniej. Będzie to AXA, bodajże Certo 95 i będzie to łańcuch z Kryptonite'a New York Legend, bodajże się nazywała ta konstrukcja. Z taką oto kłódką, do której na razie wrócimy, bo przygotowałem sobie wytrych i będę próbował ją otworzyć wytrychem, ale mega przemyślana konstrukcja. Gdy łańcuch jest zapięty, to w zasadzie nie ma dojścia kompletnie do pałąka. Cóż, między tymi łańcuchami jest taka olbrzymia różnica. One się od siebie wielkościowo, diametralnie różnią. Ten ma 8 mm średnicy, a ten, z tego co pamiętam, ma tych milimetrów 14. Jak znajdę gdzieś w tym moim przepasnym bałaganie suwmiarkę, no powinien tutaj być pod ręką mą. A jest, to za to potwierdzimy. Wiecie, wyzerujmy. Weźmy sobie New York Legend, nawet ma 15, więc jest duża. A ma taki, no tam około 15 mm. Natomiast ten AXA ma 8, z tego co pamiętam, około 8. Niech będzie w porywach do 9. Niech będzie 9, ok. W tym przekroju? Tak, 9 mm, czyli mamy 15 i 9. I jak ja zobaczyłem to maleństwo na filmach poprzednich, ja tam wkleję linki, to mówię, Boże, co ja tu będę się wysilał, rach, ciach i pójdzie. No i powiem wam tak, że nie poszło. Nie udało mi się tego przeciąć nożycami w żaden sposób. Próbowałem i ogniwo, i tutaj ten element przy zamku. Tu widać ślad, największy, który mi się udało zrobić. Takie oto wgniecenie. Dobra, dość gadania. Myślałem, którego zacząć. Zacznijmy od tego. Mega twarda konstrukcja. No naprawdę, ja tutaj, to nie jest sponsorowany materiał przez AXA. Szkoda, ale nie jest. A zobaczymy, jak to będzie teraz atak tymi moimi 13-tonowymi nożycami, w sensie on ma 13 ton nacisku hydraulicznego, kieręczny hydrauliczny przecinek to jest. I cóż, no, zobaczmy, jak to pójdzie. W międzyczasie dzięki wielkie, mam 50 tysięcy, mój kanał ma 50 tysięcy subskrypcji, osiągnął bodajże dzisiaj czy tam wczoraj. Jest to dla mnie mega fajna sprawa, ale też no, to taka wymagająca trochę, no. Te materiały robię takie sobie chałupnicze, tutaj tyle osób chce to oglądać. Jest to dla mnie troszkę takie, no, zaskakujące pozytywnie. Jak ja ten kanał zakładałem, to nie po to, żeby jakby na nim czy zarabiać, czy myśleć o tym, że komercyjnie go prowadzić, tylko główny powód mój taki, że jak koledze mówiłem, że o, ta kłódka jest kiepska, to mówię, o, tam co ty mówisz, to ja mówię, no ale otwieram ją, on tam ha, 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 hi, hi, hi. I w końcu zrobiłem taki kanał, żeby wrzucić film, żeby mu łatwo na telefonie tak móc to wysłać. Albo pokazać na telefonie, że zobacz, ale to naprawdę jest kiepska i ciach. Albo jest dobra, albo cokolwiek innego się pochwalić. Ale ja jestem w grupie znajomych i nagle ten kanał w tym roku, bodajże na początku, zaczął zbierać subskrypcje. Raz szybciej, raz wolniej, ale zbiera. Dobra, dość paplania, przejdźmy do przecięcia próby tego oto łańcucha AXA Certo 95. Chyba, że było mi trochę łatwiej, to ja chyba zapnę to w imadle. Tak, zapnę. Ten test po prostu będzie mi wygodniej zrobić test. To jest test nie tyle tak realnego zapięcia, realnego ataku na ten łańcuch, tylko po prostu test, czy to da się w ogóle zaatakować takimi nożycami i to przeciąć. Jak mówiłem, nie udało mi się tego zrobić wcześniej. Założę tutaj maskę swoją. Taką. O. Może mieć gorzej słychać. Zacznę ciąć. To pewnie ją. Wiecie, niech ja tutaj się przygotuję. Dopasuję trochę nożyce do grubości pałąka. No i cóż, jak to nie pójdzie, to naprawdę ciężko mi sobie wyobrazić sytuację ataku jakimikolwiek nożycami
tego oto pałąka. Tego, ten oto łańcuch. Dobra, to co? To ja nie gadam. Widać na kamerce? Chyba wszystko widać, ok? Próbujemy ciąć. Ciężko, mega ciężko. Odbijały mi ten nożycem, czyli ta rączka stawia już opór duży. Dobra, zakładam taką machę mam spowolniczą, żeby nie dostać jakimś odłamkiem w oko, czy tam w twarz, czy w szyję. Jedziemy. Coś strzeliło? Dojdźmy do końca. Ale tak, to jest, żeby nie było, naprawdę miałem maskę spowolniczoną na obie, jak to chciałem, bałem się odłamkiem dostać. A tymczasem poszło, udało nam się w jednym miejscu naruszyć ogniwo aksy. Pękło. Nie wiem, czy tutaj da radę cokolwiek zrobić więcej z tym, niż przecięcie, próba przecięcia z drugiej strony. Ale spróbujmy. Może to odjąć. No nie. W ten sposób, ten taki chaotyczny, prosty sposób na pewno nie. Dałoby się to przeciąć drugi raz, w drugim miejscu i dopiero ten łańcuch by pewnie puścił. Nie będę tego teraz wykonywał, ponieważ chcę zostawić sobie te nożyce. Zobaczcie, one trochę się jednak uszkodziły od tego. Są takie wyżary na nich od tego jakby zapięcia. No i cóż, może podsumowanie. Aksa puściła po takim ataku tymi nożycami. Naprawdę szło z oporem, ale przetrwały nożyce, więc jest to jakaś tam metoda, która jest skuteczna. I tak honor zwracam jak najbardziej temu łańcuchowi, bo no bo cóż, no bo ja tylko tym byłem w stanie tak cienki, naprawdę cienki łańcuszek, 8-9 mm, to jest cienizna straszna, jeśli chodzi o grubość. Jeśli chodzi o wytrzymałość, to on dorównuje spokojnie najgrubszym łańcuchom, najmocniejszym. Odłożę go teraz i zrobimy sobie test kolejnego. Tym razem 15-milimetrowego łańcucha. Odporność na przecięcie. Próbę przecięcia tymi oto hydraulicznymi nożycami. Ten łańcuch udało mi się dosyć mocno. Pamiętaj, jest film, taki to wszystko jest udokumentowane. Dosyć mocno i łatwo naciąć brzeszczotem. Więc pod tym względem ten łańcuch słabo mi się spodobał. Mi, że można go tak dosyć. No, dosyć szybko przeciąć. Ale nożycami nie udało mi się do niego podejść. Prawdopodobnie dlatego, że jest bardzo gruby, tak? I twardy. I porównuję, ja cały czas myślę i mówię w kontekście do porównania do tej aksy cienkiej, że to nie, wydaje się, tam tej aksy nie udało mi się za bardzo brzeszczotem ugryźć. Pewnie by się udało tam kimś ostrzejszym, ale takim zwykłym nie. Natomiast ten łańcuch brzeszczot wszedł. Ale nożycami też nie udało mi się za bardzo podziałać. Dobra, dość poklania, sprawdźmy. 13 ton. 13 ton, nic z tego mam. Nie, jak to było? 16 ton to była piosenka. Boż, 16 jak drut, codziennie da rady nawet i we dwóch. A, poczekajcie, tu macham. Tu miałem w drugą stronę przystawione. Zabezpieczenie, dobra. Zbliżamy się do punktu, założę moją machę. Bo u mnie wiecie, że BHP to zawsze podstawa. W każdym filmie.
No przecież było widać to. Tak zrobiłem, spróbuję głębiej. Zapiąć nożyce. No dobra. Chyba widać. Ja nie gadam. Zapinam moją machę. I cóż, jedziemy. Bardzo ciężko idzie. Nie wiem, czy się wgryzłem. Chyba się trochę wgryzliśmy. Dobra, jedziemy dalej. A naprawdę ciężko idzie. Trochę znowu mam obawy. Ciężej niż ten. Więcej siły wymaga już ode mnie to urządzenie. No dobra, zobaczmy. Co ma być, to będzie. Mam nadzieję, że nie stanę w brzuchu jakimś odłamkiem. Stawiona. Dobra. Coś strzeliło? Coś strzeliło. Nie wiem jeszcze co, ale coś poszło. Dostałem lekko po ręce, ale bez żadnych przykrych skaleczeń. Dobra. Zdejmujemy moją machę i ocenimy zniszczenia. No dobra. Łańcuch pękł, więc... Więc też 2-0 jest dla przycinaka hydraulicznego. Tym razem no delikatne są wżery. Nie ma, nie jest to, nie są to zniszczone nożyce. Tak samo po Axie czy po tym New York Legend Lock. Mamy sytuację taką, że przecinak tego typu hydrauliczny no daje radę, więc no więc nie wiem, no, mało jest rzeczy prawdopodobnie, z którymi ten przecinek by sobie nie poradził. To są dwa najtwardsze łańcuchy, jakie miałem w rękach do tej pory, no i przecinak wygrywa z nimi. Nie wiem, jak to spuentować. Z jednej strony ok, z drugiej strony no niepokojące jest to, że są takie narzędzia, które mogą rozwalić praktycznie każdy łańcuch dosyć szybko i dosyć, no nawet cicho. To tyle, słuchajcie, taką mam dla was dzisiaj produkcję. Miałem to przetestować już dawno, miałem zniszczony girdle zircon, te jakby nożyce, i do girdle zircon pałąka wrócimy, ale w osobnej produkcji, a tak tym oto przecinakiem hydraulicznym. Tymczasem dzięki wielkie jeszcze za 50 tysięcy subskrypcji. I cóż, no. Trzymajcie się. Miłego wieczoru. A i wiadomo, że trzeba by to jeszcze ciachnąć z drugiej strony. I ten łańcuch. Żeby to otworzyć. Zdjąć go z zabezpieczenia. Dobra. Z przedmiotu zabezpieczającego. Dobra, już nie paplam. Trzymajcie się. Dzięki wielkie za oglądanie. Cześć.